Na czym polegają prace nad opodatkowaniem dużych międzynarodowych przedsiębiorstw? Co się aktualnie dzieje w tym zakresie na forum OECD, Unii Europejskiej oraz w USA? Jak się w tym wszystkim połapać? Kogo dotkną nowe regulacje? Jak się wreszcie ma do negocjowanych rozwiązań propozycja polskiego podatku minimalnego zawarta w projekcie Polskiego Ładu? Cześć, witam Cię w 49. odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki, w którym razem z moimi gośćmi, ekspertami podatkowymi, rozmawiamy o najważniejszych problemach podatkowych. Nazywam się Michał Wilk i jestem doradcą podatkowym, partnerem w Kancelarii Prawno-Podatkowej Gardens Tax & Legal. Jestem także wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Coraz częściej do opinii publicznej w Polsce docierają sygnały o toczących się na forum międzynarodowym pracach nad opodatkowaniem dużych przedsiębiorstw. Mówi się o opodatkowaniu cyfrowych gigantów, czy też o walce z przerzucaniem dochodów. Od kilku tygodni ten temat wrócił przy okazji dyskusji nad tzw. podatkiem minimalnym proponowanym w ramach Polskiego Ładu. Dziś porozmawiam o tych kwestiach z wybitnym znawcą tematu, doktorem Filipem Majdowskim, doradcą ministra finansów do spraw międzynarodowej polityki podatkowej, członkiem komitetu sterującego projektu BEPS 2.0 w OECD. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. 2021 rok to jest rok, w którym, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, czy nie wiem, szerzej chyba opodatkowanie przedsiębiorstw, tak można powiedzieć, światowo bardziej, to naprawdę dużo się dzieje. Mimo że mam wrażenie, te doniesienia z prac światowych nad właśnie opodatkowaniem przedsiębiorstw trochę docierają do nas szczątkowo, stąd też pomysł, żeby zaprosić akurat Ciebie, osobę, która no w Polsce myślę, że jeśli nie wie najwięcej o tym, to jest gdzieś tam w absolutnej czołówce, no bo mamy prace na poziomie OECD i one się właśnie też w tym roku w lipcu zdynamizowały oświadczeniem 130 państw o woli, że zróbmy coś z opodatkowaniem dużych przedsiębiorstw. Mamy pracę na poziomie unijnym i tutaj też na wiosnę były pewne kolejne kroki, o które też będę chciał pytać. Mamy plan prezydenta Bidena i to też jest przecież ten rok. No i wreszcie mamy różne prace na poziomie lokalnym, co też nam się trochę zbiega z dzisiejszym tematem, czyli Polski Ład i tak zwany podatek minimalny. Jak umawialiśmy się na nasze spotkanie, na naszą rozmowę jakiś czas temu, to tego ostatniego elementu to w ogóle jeszcze nie było. Więc to wszystko się dynamizuje i tak naprawdę na naszych oczach się tutaj klarują czy kształtują jakieś nowe zasady opodatkowania właśnie przedsiębiorstw czy osób prawnych. I jak się w ogóle w tym wszystkim połapać, jak się nie pogubić? No to właśnie o tym będę chciał dzisiaj porozmawiać, żebyśmy jakoś spróbowali, może na początek, ustalić, gdzie my w ogóle jesteśmy i jaka jest panorama tych prac. I to jest taka moja idea, która przyświeca tej rozmowie, ale chciałbym zacząć od takiego pytania. Dlaczego w ogóle pracuje się na różnych forach, o których będziemy mówić, na to podatkowanie przedsiębiorstw? Znaczy od lat, kilkudziesięciu lat mamy pewne ustalone zasady opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych. I one wynikają też z różnych źródeł, głównie z prawa międzynarodowego, ale mamy też prawo unijne. Generalnie są pewne zasady, pewien system wypracowany. Dlaczego w tej chwili tak usilnie pracuje się nad reformą tego systemu? Mogę tylko wzruszyć ramionami, bo to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie. Ja tylko powiem, że lubię czytać komentarze różnych właśnie komentatorów, którzy mają bardzo prostą receptę i wytłumaczenie, dlaczego to się dzieje właśnie w różnych punktach na świecie, prawda? I na różnych szczeblach, bo tak naprawdę ta dyskusja o nowych zasadach opodatkowania przedsiębiorstw aktywnych transgranicznie, ona toczy się właśnie na, tak jak zauważyłeś, na wielu szczeblach, prawda? Krajowych, regionalnych, gdzie tu mamy prymwidzie Unia Europejska, no i w końcu globalnym poziomie, czyli poziomie w OECD. I tak naprawdę, jak się bliżej i tak uczciwie temu przyjrzeć, to można stwierdzić, że nie ma jednej diagnozy problemu, nie ma jednego rozumienia wspólnego, powszechnie akceptowanego, nawet przez przedstawicieli administracji podatkowych państw, gdzie leży problem. Ja bym powiedział, że najlepiej odzwierciedla to taki raport, tych raportów trochę jest w OECD, raport z marca 2018 roku,
którym bardzo trafnie określono w ogóle trzy kategorie państw. Jak to jest, przepraszam, raport OECD, czy to jest... Tak, raport OECD, śródraport, interim report z marca 2018 roku, gdzie bardzo właśnie tak w sposób obrazowy pokazano, że są trzy koszyki państw. Mamy państwa, które są zadowolone z tym, co jest. I to są państwa zasadniczo Stany Zjednoczone i inne państwa rozwinięte. Może inaczej, na tamten punkt czasowy w 2018 roku, bo jesteśmy już 3 lata później, a to się szybko, bardzo dynamicznie zmienia, jak sam słusznie zauważyłeś. Ale na tamten moment, raptem 3 lata temu, prawda, mieliśmy grupę państw, które uważało, że system, który został uszyty właśnie w latach 20., jeżeli chodzi o alokację praw do opodatkowania, czyli podział tego tortu podatkowego pomiędzy państwa na świecie względem działalności transgranicznej, no to on jest okej i tego nie ma co zmieniać. I to tak się powszechnie mówi jako kompromis lat 20. XX wieku, prawda? Mhm. Mamy drugi koszyk państw, które uważają, że tu zaszła pewna zmiana już technologiczna, nowe technologie, mamy w szczególności w zakresie takich modeli biznesowych, tak to się ładnie mówi, wysoko ucyfrowionych, o których też zaraz powiem, gdzie widzimy tworzenie niejako wartości i przyczynianie się do uzyskiwania zarobku przez te firmy międzynarodowe z uwagi na wykorzystanie danych oraz aktywnego działania użytkowników, konsumentów tych treści cyfrowych. Tak? Tutaj przykładowo jako prym mogę wymienić Wielką Brytanię, która taką koncepcję właśnie tak zwaną user participation promowała, lobowała. Zatem również opowiedziała się Komisja Europejska w swoich projektach dyrektyw podatkowych z 2018 roku. I oni tutaj mówią, to w tym zakresie to jest niejako taki nowy czynnik produkcji. Tak jak do tej pory był kapitał, byli pracownicy, był zarząd, prawda, z teorii firm, gdzie należy opodatkować zyski firm aktywnych transgranicznie. Dodajmy teraz do tego szeregu czynników również właśnie konsumentów treści cyfrowych, ale tych aktywnych. I przelokujmy część dochodu właśnie do państwa takiego użytkownika. Czyli taka trzecia kategoria, bo normalnie w prawie międzynarodowym, prawda, wszyscy znamy ten dychotomiczny podział państwo rezydencji, państwo źródła, to się nagle pojawia państwo użytkownika. No tak, czyli mamy na przykład Facebooka, który ma, nie wiem, kilkanaście czy 20 milionów użytkowników w Polsce i ci użytkownicy poprzez swoje aktywności budują wartość tak naprawdę tej firmy. Dokładnie tak, poprzez załadowywanie zdjęć, jakiś komentarz, zapraszanie kolejnych. W ogóle, jeżeli chodzi o tak zwane social media, do których tą firmę można zaliczyć, to no tutaj, to już akurat się uznaje, że tutaj ta aktywność tych użytkowników jest największa. Inną kwestią jest oczywiście, jak to później wycenić, prawda? Ale to jest jakby już inne zagadnienie. Ale mamy ten drugi koszyk państw, które tak wąsko mówią, no to zmieńmy te zasady podziału praw do opodatkowania. No i w końcu mamy w ogóle trzecią grupę państw rozwijających się, gdzie prym wiodą państwa Ameryki Południowej oraz Indie, wsparte przez państwa afrykańskie, które mówią, słuchajcie, tak naprawdę to my jesteśmy niezadowoleni w ogóle z tego, jak ten kompromis lat 20. ubiegłego wieku został jakby ułożony, zaproponowany, bo to była dyskusja w gronie państw ówczesnych rozwiniętych. Nas przy stole nie było. My przez cały 20. wiek musieliśmy przyjąć tą alokację praw do opodatkowania wynikającą z umów opodatkowania. Lekko staraliśmy się to zmodyfikować na korzyść państw źródła w modelu ONZ w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale otwórzmy tą dyskusję na nowo i realokujmy zyski, te ekstra, tak zwane zyski rezydualne grup międzynarodowych do państw, gdzie są po prostu, uwaga, konsumenci. Już nawet nie użytkownicy, a konsumenci. Czyli zwykła konsumpcja, gdzie mielibyśmy, jakbyśmy szli tą ideą, a tak naprawdę idziemy, żeby było najzabawniej, mamy zbliżenie, taką konwergencję pomiędzy podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, bo tutaj nagle okazuje się, że konsumpcja rozstrzyga o tym, gdzie ma być podatek pośredni naliczany, ale również część CIT-u ma być odprowadzane, tak? Więc to pokazuje, że mieliśmy właśnie trzy takie grupy państw, nie było jednej wspólnej diagnozy problemu. Na to nakłada się jeszcze, powiem, obserwowana, ja w tych pracach międzynarodowych uczestniczę tak intensywnie od 4 ponad lat, że jeszcze w różnych częściach świata różnie się mówi na temat i różnie się rozumie pojęcie opodatkowania gospodarki cyfrowej. W Europie my mamy na myśli, w Ameryce Północnej mamy na myśli opodatkowanie gigantów technologicznych. Ale na przykład, jeżeli się zapyta przedstawicieli administracji, czy też nawet naukowców z Ameryki Południowej czy z Azji, to oni na przykład są na etapie opodatkowania podatkami pośrednimi usług świadczonych elektronicznie. Coś, co my w Europie już od 2003 roku mamy rozszerzone, że ten VAT po prostu powinien być naliczany przez te firmy typu Netflix, nawet świadczące usługi ze Stanów Zjednoczonych w Europie, tam gdzie są konsumenci, tak, poprzez One
one-stop shop, nawet jeżeli ta firma jest zarejestrowana, dajmy na to w Luksemburgu, no to wie, gdzie ma tych użytkowników i VAT jest odprowadzone do tych państw, gdzie ci użytkownicy, konsumenci są. Więc tu mamy jeszcze inny aparat pojęciowy w ogóle czasami na to się nakłada, tak? Ja mogę powiedzieć, że z mojej obserwacji wynika, że tak naprawdę właśnie zaczęło się od dyskusji na temat opodatkowania gigantów technologicznych i takiego niezadowolenia opinii publicznej, że te firmy mogą nie uiszczać w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, Francji i w Niemczech, że te firmy mogą nie uiszczają tam, jak to się mówi, ich uczciwej części podatków. Oczywiście kto będzie w stanie zdefiniować, jaka jest uczciwa część, no ale tak to było powszechnie postrzegane w percepcji publicznej. Ja tylko jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Europie mówi się powszechnie o opodatkowaniu gospodarki cyfrowej jako opodatkowaniu podmiotów GAFA. To jest taki skrót, akronim bardzo powszechny, w prasie można go spotkać i no, on go się tłumaczy od pierwszych liter nazw tych firm, prawda? Czyli Google, Apple, Facebook i Amazon. I to jest skrót, który jest popularny w Europie, a dla odróżnienia w Stanach Zjednoczonych z kolei tamtejsza opinia publiczna i naukowcy posługują się skrótem FANGS. Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google. Dochodzi Netflix jako firma, tak? Czegoś, czego nie ma w Europie. W każdym razie te 8-9 lat temu, jak rozpoczynał się w ogóle projekt BEPS, czyli przeciwko erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysku, no to było właśnie wyraz tego niezadowolenia, że te firmy mogą na przykład księgować dla celów podatkowych i księgowych, rachunkowych zyski w Irlandii z tytułu reklamy w internecie, a reklama w internecie dramatycznie rośnie. Już ponad połowa, nawet teraz, jeszcze w okresie postpandemicznym, to jeszcze więcej jest rynku, nawet w Polsce to już jest kosztem tradycyjnej reklamy, tradycyjnych kanałów, to urósł właśnie rynek reklamy w internecie. Niezadowolenie chociażby z tego, że można księgować dla celów podatkowych i rachunkowych te zyski w Luksemburgu, jeżeli chodzi o firmę, która na przykład zajmuje się obrotem, sprzedażą towarów za pośrednictwem platformy, tak? I to wszystko jakby w świetle prawa, prawda? Tak, właśnie, bo chciałem tutaj dodać, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś oszustwem podatkowym, tylko po prostu taki jest system. Taki jest system zastany i mamy, bym powiedział, pewne zderzenie tych zasad wypracowanych właśnie w ubiegłym wieku z tymi nowymi modelami biznesowymi, więc absolutnie to bym nie określał mianem, nie wiem, przejawem zjawiska unikania opodatkowania, tak tego bym oczywiście nie formułował. W każdym razie było poczucie, że te firmy płacą za mało, no i dlatego należy wprowadzić takie wyrównawcze opodatkowanie i tam zaczęły się pojawiać różne koncepcje w tym zakresie, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wyszliśmy właśnie od potrzeby opodatkowania gigantów technologicznych, czyli takich modeli wysoko ucyfrowionych, bym powiedział, bo te wszystkie firmy albo są obecne w pełni, albo w znacznej części właśnie w internecie, na dobrą sprawę, czyli taki a la sektorowe opodatkowanie wyrównawcze, a kończymy, jak mamy rok 2021, kończymy w ogóle z koncepcją, może jeszcze niezbyt głęboką, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, ale jeżeli chodzi o ideę, to w ogóle kończymy z realokacją bazy podatkowej do państw, gdzie są konsumenci, co jest, bym powiedział, rewolucyjnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o klasyczne podatki dochodowe od osób prawnych. Więc to jest taki wstęp, bym powiedział, do globalnej formuły podziału bazy podatkowej, czyli właśnie to porozumienie, o którym wspomniałeś z początku lipca, tych ponad 130 państw. Tak, bo człowiek zabiera się do lektury tego porozumienia, tego oświadczenia z nastawieniem takim, że przeczyta tam o podatku cyfrowym, o cyfrowych gigantach, a tak naprawdę to tam wygląda na to, że koncepcja jest szersza. Koncepcja jest zdecydowanie szersza. Prace rozpoczęły się, bym powiedział, na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej. I tutaj bym zaczął tak pokrótce, bo historia też jest bardzo interesująca. W 2015 roku jednym z punktów działań tych raportów OECD z projektu BEPS 1.0 i teraz właśnie mówimy BEPS 1.0 na określenie tych działań społeczności międzynarodowej w latach 2013-2015 na odróżnienie tego projektu aktualnego, który już teraz powszechnie się określa właśnie mianem projektu BEPS 2.0, ale w ramach tego projektu BEPS 1.0 mieliśmy ten raport z punktu pierwszego działań, który przez złośliwców jest określany mianem, to jest w języku angielskim on się rozpoczyna jako action, nazwa action one, a przez złośliwców jest określany mianem inaction, czyli niemocy, bo jakby nie prowadzi do żadnych, nie prowadził do żadnych jakby konkluzji. Taką właśnie anegdotę usłyszałem w kuluarach właśnie w OECD w Paryżu. Natomiast, no i później prace zostały ponownie podjęte, animowane z różnym szczęściem. Tych koncepcji było bardzo wiele. Ja to już taka trochę jest historia, szczerze powiedziawszy, bo to się wszystko bardzo mocno w przeciągu roku potrafi zdeaktualizować. To chyba już jest tak naprawdę zadanie dla historyków prawa podatkowego, żeby przejrzeć wszystkie te koncepcje, które w przeciągu, ja bym powiedział, 6 lat były dyskutowane na forum międzynarodowym.
W każdym razie stan, na który mamy na ten moment, gdzie już mamy coś bardziej twardego, bo mamy takie political statement, czyli takie polityczne, bym powiedział, zobowiązanie państw, tych ponad 134 na ten moment, że będą pracować nad rozwiązaniami, gdzie kierunek został już określony właśnie w tym czterostronicowym dokumencie. To jest bardzo krótki dokument. I ten dokument właśnie z 1 lipca tego roku wskazuje, że porozumienie międzynarodowe obejmie tak zwane dwa filary. Dwa bloki rozwiązań. Pierwsze to właśnie będzie realokacja bazy podatkowej, wykreowanie nowego prawa do opodatkowania do państwa, gdzie są konsumenci. I drugi blok, drugi filar to wprowadzenie minimalnego podatku. Jeżeli ktoś zada mi pytanie, w sumie tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać o opodatkowaniu gigantów technologicznych. Jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego mamy, ta dyskusja poszła szerzej nagle i mamy realokację bazy podatkowej, ale skąd koncepcja minimalnego podatku? Tak. Jak się tutaj znaleźliśmy, dokładnie. I to jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nikt tak na dobrą sprawę też nie będzie znał odpowiedzi. To jest koncepcja minimalnego podatku. Ona może nie dotyczy właśnie tych gigantów cyfrowych per se, bo to jest szeroka koncepcja. Ona będzie dotyczyła wszystkich sektorów gospodarki. Wszystkich. Spełniających oczywiście jakieś progi wejścia, które zaraz powiem, ale w każdym razie to jest koncepcja niejako z boku i która jest postrzegana jako próba zamknięcia uszczelnienia systemów podatkowych i próba domknięcia tego projektu BEPS 1.0. Więc o ile filarze pierwszym można mówić, że jest to zupełnie nowa koncepcja, nowe rozdanie, kompromis XXI wieku, jeżeli chodzi o podział bazy podatkowej, tak na filar drugi można patrzeć jako taką kontynuację projektu BEPS 1.0, gdzie autorzy, sponsorzy, jak to się ładnie mówi, państwa sponsorskie tej koncepcji uważają, że wprowadzenie właśnie takiego minimalnego podatku z minimalnym progiem wynoszący 15% jakby zmniejszy ciśnienie na administracje podatkowe w zwalczaniu zjawiska unikania opodatkowania, bo po prostu poniżej tego progu może to być nieopłacalne. Więc mamy ten filar drugi. Jeżeli chodzi o filar pierwszy, czyli to sedno, które jest najbardziej interesujące z perspektywy tematu naszej dyskusji, to tam mamy takie cztery elementy. Znowu posłużę się takim żargonem, ale to też jest jakby dobrze ilustrujące, żeby wszyscy nasi słuchacze mogli też to dobrze sobie poukładać w głowie. Mamy kwotę A, kwotę B, mamy zasadę pewności podatkowej i mamy środki jednostronne. I pokrótce o każdym z tych elementów. Kwota A to jest to meritum, bym powiedział, to ta esencja, czyli to będzie to nowe prawo do opodatkowania. I tutaj istotne jest, że ono założenie jest, że ta alokacja bazy podatkowej ma dotyczyć zysków przedsiębiorstw największych, gdzie skonsolidowane przychody przekraczają 20 miliardów euro. Kwota bardzo wielka, niespotykana w CBCR-ach, prawda, to zupełnie inny poziom. Jaki to jest rząd wielkości, jeśli chodzi o liczbę takich podmiotów? No to jest bardzo ciekawe, bo to będzie mniej niż 80 podmiotów w świecie. Ale jeszcze dochodzi drugi kryterium wejścia, oprócz tych 20 miliardów, to jest jeszcze zyskowność, marżowość, wynosząca co najmniej 10% według danych księgowych. Więc tu już teraz nawet już te dwa same kryteria pokazują, że odchodzimy od problemu digitalizacji, cyfryzacji na rzecz globalizacji, a poprzez drugie kryterium zyskowności jakby wprowadzamy podejście nadmiernych zysków, gdzie jakby jest takie założenie, że jeżeli MNI, grupa międzynarodowa, ma tą zyskowność powyżej 10%, to znaczy, że taka normalna, akceptowalna stopa zwrotu to powinna wynosić 10%, jeżeli coś, co jest ponadwymiarowe, więcej, to jest te ekstra zyski, które właśnie będą podlegały realokacji do państw, gdzie są konsumenci. Więc mamy te dwa kryteria wejścia. Oczywiście są pewne wyłączenia, jak to zawsze bywa, dla sektora finansowego oraz wydobywczego. Więc to jest istotne. Kolejnym elementem tej kwoty A, czyli tego nowego prawa do opodatkowania, to jest łącznik podatkowy. Tutaj po pierwsze tak, odchodzimy od zasady rynkowości, odchodzimy od klasycznie pojmowanej klauzuli stałego zakładu, tak? I wystarczy do wykreowania obecności podatkowej na potrzeby przypisania tego nowego prawa do państwa, gdzie są konsumenci, wartość sprzedaży. I tutaj mamy kwotę 1 miliona euro sprzedaży towarów i usług do państwa rynku, państwa, gdzie ta konsumpcja ma miejsce. W przypadku państw mniejszych, gdzie PKB będzie niższy niż 40 miliardów euro, będzie to 250 tysięcy euro jako próg wykrystalizowania się tej obecności podatkowej. Jeżeli chodzi o kwotę, trzeci ważny element konstrukcyjny tego nowego prawa do opodatkowania, to tutaj zakłada się, że realokacji będzie podlegało od 20 do 30, to jeszcze jest nieustalonym, to będzie przedmiotem negocjacji właśnie w kolejnych, tak naprawdę notabene jutro, pojutrze, 20-30% tego zysku ekstra, tego zysku rezydualnego. I na czym to polega koncepcja? Ma to polegać na tym, że jeżeli mamy grupę podmiotów międzynarodowych, bierzemy zyski skonsolidowane, wyłączamy dochody spółek innych, które są wynagradzane na zasadzie rynkowości,
zgodnie z zasadą arm's length, wyliczamy ten zysk ekstra, który zostaje w takiej grupie międzynarodowej, czyli ten zysk rezydualny. Następnie liczymy 10% jako to wynagrodzenie, które byłoby takie standardowe, akceptowalne i ten nadmiar dzielimy właśnie albo przez 5, albo przez 3 i części i ta właśnie jedna z tych 5 albo jedna z tych 3 części będzie podlegała realokacji do wszystkich państw, gdzie są konsumenci. I więc w liczbach bezwzględnych to będzie kilkadziesiąt miliardów dolarów w skali całego świata, więc niewiele. Mówisz o kwocie, która będzie dzielona na poszczególne państwa. Tak jest, pomiędzy wszystkie państwa na świecie, więc to nie będą wielkie kwoty, ale no to jest też element, bym powiedział, pakiet porozumienia, na który na ten moment państwa, które są siedzibą spółek matek tych koncernów międzynarodowych się gonią, czyli te państwa rozwinięte, ale to też jest wstęp do dalszych prac, tak naprawdę za kilka lat. Już nawet to porozumienie przewiduje, że za 7 lat wrócimy do tej dyskusji, żeby na przykład obniżyć progi wejścia, żeby więcej grup się liczyło. Z 20 miliardów do 10, tak? Może też ta kwota, później tych procent, nie 20, 30 albo 40, 50 będzie polegało podziałowi w tej właśnie formule międzynarodowej. Jako ciekawostkę też tylko powiem, że z uwagi na fakt, że mamy bardzo wysokie progi wejścia, czyli ten próg przychodów skonsolidowanych oraz wysoką stopę zyskowności, przewiduje się też segmentację. Segmentację, czyli ocenę, czy ten nowy podatek jest należny z perspektywy poszczególnych linii biznesowych, takich konglomeratów międzynarodowych. Tutaj przede wszystkim chodzi o to też jest informacja publiczna, tak, o firmę Amazon, gdzie ta firma całościowo, przykładowo może nie spełniać kryteriów wejścia, ale linia serwisowa usług chmurowych, web services już tak, ona sama w sobie, jako indywidualna, samodzielna, bym powiedział, jednostka rozliczeniowa, to by tu w systemie była, prawda? Więc to jest kwota A. Kwota B, trochę mniej interesująca z perspektywy naszego tematu, ale warto o tym wspomnieć, to kwota, to tutaj jakby logika jest taka, że zostanie wprowadzone odgórne procenty wynagrodzenia podmiotów zajmujących się usługami dystrybucji i usługami marketingowymi. Na ten moment takie podmioty przykładowo działające w profilu ograniczonego ryzyka, no to są koszt plus jakaś marża, prawda? I to jest przedmiotem analizy z obszaru cen transferowych i też rozmów z lokalną administracją, a teraz to ma być jakby niejako odgórnie narzucone, odgórnie określone procenty wynagrodzenia. A czy to, przepraszam, to ma być odgórnie określony jakiś poziom minimalny, maksymalny, czy po prostu konkretny? W punkt, konkretny. Oczywiście z pewnym zróżnicowaniem regionalnym również, tak? No bo to też rzutuje, tak? Taki trochę safe harbor. Tak. Ale co ciekawe, za tym rozwiązaniem opowiadają się państwa najbardziej rozwinięte, bo one na przykład nie chcą, żeby ich MNEs miały spory lokalne z władzami państw, gdzie te podmioty operują, a z drugiej strony do tego również prą państwa rozwijające się, które nie mają wystarczającej zdolności jakby negocjacyjnej z takimi podmiotami, tak? A podmioty państwa pośrodku, no to już niekoniecznie aż tak bardzo są zadowolone, że to się znalazło w tym pakiecie. Bo to wszystko idzie jako pakiet. No i trzecie zagadnienie to kwestia pewności podatkowej. Tutaj chodzi o to, żeby dla tych podmiotów, które objęte są tą kwotą A, czyli tym nowym prawem do opodatkowania, wprowadzić mechanizm obowiązkowego, po pierwsze, zapobiegania sporów, a jeżeli dojdzie już do sporu, to rozwiązywania. Coś na wzór unijnej dyrektywy, którą my teraz mamy. To by znaczyło, że takie podmioty, czyli te kilkadziesiąt podmiotów, byłyby objęte takim szczególnym reżimem, że tak powiem, i wszelkie spory na temat tego, czy ono posiada PI w danym państwie, czy nie, czy cena transferowa jest ok, czy nie, no byłoby niejako wyjęte z takich ogólnych ram prawnych obowiązujących w państwie, gdzie ta grupa działa i byłoby wyrzucone ten globalny system, gdzie przewiduje się również powołanie wręcz takich paneli rozstrzygających te spory w sposób obowiązkowy i wiążący. Ale to wtedy taki panel rozstrzygałby spór między podatnikiem a organem, czy w ogóle tak, między państwami i między podatnikiem. On by po prostu określał, jak to powinno być. Przewiduje się również, że to, co może być przedmiotem rozstrzygania przez panel, również będzie rozstrzygane przez taki panel, żeby było ciekawiej, ale no, to można przyrównać do jakichś takich zaczątków rządu globalnego w zakresie podatków, prawda? Gdzie no, widać, że ta globalizacja bardzo postępuje i że jest potrzeba właśnie tworzenia takiej wiedzy eksperckiej w tych panelach. Co ciekawe, tutaj przewiduje się też, że w takich panelach zasiadać będą oczywiście państwo, jednostki, która musi uiszczać ten dodatkowy podatek, państwo, spółki, matki, centrali, całej grupy międzynarodowej, bo ma też interes tutaj, no i wybrane państwa, gdzie są konsumenci. Czyli nie wszyscy, a jakaś grupa reprezentująca ten interes. Skład takiego panelu byłby dobierany do konkretnej sprawy. Per case, tak jest, ad hoc.
No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy, no bo też później trzeba będzie właśnie jakichś też niezależnych ekspertów powoływać. Tu mogą być bardzo trudne. Ja pamiętam doskonale, jeszcze jak pracowałem w Ministerstwie Finansów, próby implementacji tej dyrektywy unijnej, to w sumie największy ból to było ze znalezieniem właśnie niezależnych ekspertów, które te kryteria wszystkie niezależności tutaj zaproponowane przez Komisję Europejską te osoby spełniały. I podobnie podejrzewam, że może być pewne wyzwanie właśnie tu w tym globalnym rozwiązaniu. I czwarty element tego filaru pierwszego to kwestia związana ze środkami jednostronnymi. Co to znaczy? Czyli wszystkimi rodzajami podatków cyfrowych, które w toku ostatnich kilku lat były wprowadzane. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać o tych rozwiązaniach unijnych i stricte podatkach cyfrowych. W każdym razie tutaj najbardziej zależy przede wszystkim właśnie tym państwom, które by oddawały bazę podatkową, gdzie prym wiodą Stany Zjednoczone, by mieć takie zobowiązanie na twardo państw, które wprowadziły podatki cyfrowe, że oni się zgadzają na tą realokację bazy podatkowej, ale pod warunkiem, że ich przedsiębiorstwa nie będą poddane właśnie tym podatkom cyfrowym, czyli że te państwa cofną te po prostu rozwiązania. I to jest czwarty kluczowy element zamykający. No bo mamy coś takiego jak tak zwany podatek od Netflixa w Polsce, opłata wprowadzona niedawno, to możliwe, że chodzi o tego rodzaju rozwiązania jednostronne, no bo one gdzieś mogłyby mieć chyba... Tu mam nadzieję, że nie. Natomiast, bo o co chodzi? Bo tak zwana opłata o Netflixa to jest opłata, bym powiedział, regulacyjna. Ona została wprowadzona, ten projekt był z 1 lipca 2020 roku i to była opłata od nadawców VOD, tak? Czyli tych usług wideo na żądanie, gdzie podstawą prawną jest tak naprawdę dyrektywa medialna. A u nas to zostało przeprowadzone w Polsce poprzez nowelizację ustawy o kinematografii. No i to też trafia na fundusz taki celowy, tak? Polski Instytut Sztuki Filmowej. Więc tutaj bym powiedział, to też jest legislacja unijna, tak jak taki klasyczny podatek cyfrowy, ale to nie dział podatkowy to prowadził i to przyjmuje się, że definicji podatku to nie spełnia. I tak naprawdę te opłaty od VOD, to one funkcjonują w innych państwach unijnych już od dawna. U nas teraz to zostało wprowadzone. Natomiast no, my też mieliśmy propozycję polskiego ala podatku cyfrowego w postaci składki od reklamy internetowej, tak? Z 1 lutego bodajże projekt był w tak zwanych prekonsultacjach dostępny, ale ten projekt dalej nie był procedowany. Tu też tylko powiem, że trzeba mieć na uwadze chronologię czasową, że ten projekt składki z tytułu reklamy internetowej, on został opublikowany wówczas, gdy te prace na forum OECD w pierwszym kwartale tego roku troszeczkę spowolniły z uwagi na zmiany za oceanem, zmiany administracji, nowy prezydent, nowa administracja, nowe pomysły, prawda? No i tak też się stało, bo w kwietniu nowa administracja prezydenta Bidena wróciła z nowymi pomysłami i dlatego też ten pomysł dalej nie był już procedowany w Polsce. A powiedz mi, w jaki sposób te zmiany w zakresie tego filaru pierwszego, o których powiedziałeś, miałyby być zaimplementowane? Czy to poprzez jakąś konwencję międzynarodową wielostronną, czy przez jakieś rekomendacje, które miały być wdrażane jednostronnie? Jak to się planuje zrealizować? Koncepcja tutaj jest taka, że się stworzy nową konwencję międzynarodową, MLI BIS, MLI 2.0, gdzie założeniem jest, że to wejdzie w życie wtedy, kiedy będzie masa krytyczna państw w tym systemie. No bo tak naprawdę muszą być w tym systemie te państwa, gdzie na ten moment ten zysk rezydualny tych grup międzynarodowych jest wykazywany dla celów księgowych i podatkowych, bo to oni muszą się podzielić tą bazą podatkową. No i oczywiście muszą przystąpić państwa konsumenckie, które chcą otrzymać tą bazę podatkową. Więc to będzie konwencja międzynarodowa. Ja tylko powiem też jako ciekawostkę, że ona na razie nie jest przygotowana, bo jesteśmy na etapie, gdzie tak naprawdę zręby rozwiązania są wydyskutowywane i ustalane. Ale założenie jest na przykład w kontekście tego łącznika podatkowego, że to miałoby być, te nowe prawo do opodatkowania miało być zupełnie nowym przepisem. To nie miałoby polegać na tym, żebyśmy zmieniali coś w definicji PI, żeby uniknąć jakichś niechcianych, bym powiedział, odprysków, negatywnych wpływów na dotychczasową architekturę, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Więc to ma być konwencja. Ja tylko powiem, że jako ciekawostkę, że z kolei w drugim filarze, tym globalnym minimalnym podatku, nie przewiduje się konwencji jako takiej, a bardziej takie zobowiązanie państw, że jedne mogą wprowadzać minimalny podatek, a że inne państwa będą to honorować po prostu. Ja jeszcze, przepraszam, wracając do konwencji, rozumiem, że ona będzie modyfikować poszczególne umowy, tak jak ta konwencja MLI, tak? Tak. Tak. Jasne. Mechanizm, to nie jest tak, że zastępuje, czyli podobny mechanizm jako nakładkowy de facto, czyli to będą reżim, który będzie obowiązywał
odbywał obok. Mhm, jasne. To teraz ten podatek minimalny, jakbyś tutaj mógł przybliżyć, jakie byłyby ramy. Tak, tak, tak. To też nad tym jeszcze jakby tutaj społeczność międzynarodowa pracuje. Natomiast, bo w ogóle podatek minimalny to jest takie hasło, bym powiedział, parasol. Mhm. To znaczy, że różne koncepcje, różne idee pod tym mogą być jakby zgromadzone. Tak? U nas też właśnie z uwagi na ten projektowany artykuł 24 CA w Polskim Ładzie mówi się o podatku minimalnym. W Stanach Zjednoczonych przez podatek minimalny ma się na myśli przepisy tak zwane guilty, o których też zaraz mam nadzieję będziemy mogli powiedzieć. Natomiast koncepcja minimalnego podatku globalna to jest koncepcja, która została zaproponowana przez rząd francuski i niemiecki. I ona jest pewnym twórczym rozwinięciem amerykańskich przepisów właśnie guilty. Więc, jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy tam dwie powiązane ze sobą zasady. Zasada i kolejny akronim, ale tak społeczność międzynarodowa uwielbia skróty. IRR, czyli Income Inclusion Rule. Czyli zasada włączenia, tak? Tak jest. Po polsku zasada włączenia dochodu i zasada zbyt nisko opodatkowanej płatności. I teraz tak, pierwsza zasada, czyli zasada włączenia dochodu, to można przyrównać do regulacji CFC. To jest coś na wzór a la CFC, ale z pewnymi istotnymi różnicami. Mhm. UTPR z kolei, czyli ta druga zasada, zasada zbyt nisko opodatkowanej płatności, to zasada, która ma chronić interesy państwa źródła z uwagi na to, że płatności wychodzące z tego państwa są zbyt nisko opodatkowane w rękach odbiorcy, no i dlatego ten podmiot, który wypłaca w państwie źródła, musi podjąć pewne działania, tak? Albo wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów, albo w dodatkową warstwę podatku WHT naliczyć na takiej wychodzącej płatności. Sednem tak naprawdę to jest ta pierwsza zasada, bo ta druga to jest bardzo mocno podporządkowana pod tą pierwszą. Ta druga zasada chroniąca państwa źródła będzie aktywowana dopiero wtedy, kiedy pierwsza nie zostanie zastosowana, to będzie w kilku procentach przypadków, tak na dobrą sprawę. Okej, to zacznijmy od zasady włączenia, czyli dla państwa, istotna dla państwa rezydencji, tak? Tak jest. Więc ta zasada przewiduje, że jeżeli podatnik kontroluje zależną spółkę w innym państwie i ten dochód zależnej spółki w innym państwie jest zbyt nisko opodatkowany w tym innym państwie, poniżej 15 punktów procentowych efektywnej stawki, to pojawi się wyrównawcze opodatkowanie w państwie tego rezydenta, w państwie centrali, w państwie spółki matki. I tutaj jest ta różnica pomiędzy klasycznymi CFC a tą zasadą włączenia dochodu, że CFC nakazują opodatkować ten dochód zgodnie z tą stawką podstawową obowiązującą w państwie inwestora tej spółki matki. A tu mamy tylko wyrównawcze do tego poziomu. Czyli jeżeli na przykładzie dojdziemy do wniosku, wyliczymy sobie, że zyski spółki zależnej w innym państwie podlegają efektywnej stawce opodatkowania 9%, a stawka globalnego minimalnego podatku wynosi 15%, to mamy 6 punktów procentowych ekstra podatku w państwie inwestora. Ja dopytam jeszcze, chodzi oczywiście o podatek od dochodu. Nie o jakiś podatek. Tu pozostajemy w granicach, to jest bardzo ważne zastrzeżenie, które powinienem poczynić na początku, bo my mówimy cały czas, ta reforma BEPS 2.0, te dwa filary, o które opisywałem, to my poruszamy się w granicach klasycznego CIT-u. Tak? To nie jest podatek ekstra w tym znaczeniu od jakiegoś przychodu, obrotu, tak jak te podatki cyfrowe, które miały charakter sektorowy. My mówimy o reformie CIT-u. Więc mamy tą zasadę włączenia dochodu. To, co tutaj jest istotne, to przewiduje się, że to rozwiązanie będzie dedykowane do przedsiębiorstw, gdzie skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów euro, czyli klasyczny taki standard ze sprawozdawczości CBCR. Przewiduje się ta stawka 15%, to jest też bardzo ciekawe. Dlaczego 15%? Pierwotnie mówiono jeszcze rok temu o przedziale 10 do 12,5 punkta procentowego. Wiadomo, kto ma 12,5 punkta procentowego na świecie i w Europie, tak? Ale stanęło na 15 z uwagi na to, że w tym też kierunku podąża amerykańska reforma podatkowa, o którym też zaraz opowiemy. Jeszcze w ramach tej zasady włączenia dochodu, ten minimalny podatek, no to tutaj mamy również przewidziane wyłączenie. I to jest coś, o co bardzo zabiegają państwa typu Polska, państwa produkcyjne. Wyłączenie dla rzeczywistej działalności gospodarczej, przy czym to wyłączenie nie będzie takie, jak jest w prawie unijnym i w klasycznych przepisach CFC, czyli badanie takiej substancji biznesowej podmiotu, a przyjmie to formułę wyłączenia kwotowego. Trzeba będzie wyliczyć, jaka kwota dochodu, bym powiedział, pochodzi, można domniemywać, że z wykorzystania właśnie, z prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej i o tyle pomniejszy się ten dochód do opodatkowania w rękach inwestora. Bo to, co mi przychodzi do głowy od razu, jak myślimy o Polsce, to są chociażby przedsiębiorstwa korzystające z zezwoleń strefowych, działające w polskiej strefie inwestycji. No to tu nasz podatek się robi bardzo konkurencyjny. No i pytanie, czy te przedsiębiorstwa będą wyłączone? Czy powinny się czegoś obawiać?
Przynajmniej na dzisiaj, tak? Bo tak jak mówisz, to wszystko się pracuje i tak dalej. To znaczy, to już będzie pewnie nas na stałe. Natomiast czy te przedsiębiorstwa się powinny obawiać? To może nie tyle obawiać, bo to będzie przede wszystkim dotyczyło tych przedsiębiorstw, które są członkami tych grup międzynarodowych, tak, czyli które inwestują w polskich strefach i korzystają z tych przywilejów po prostu zgodnie z prawem. Tak, tak ustawodawca zdecydował i tak na mocy decyzji strefowej po prostu ta stawka CIT jest zerowa albo obniżona. Więc tutaj może się pojawić to właśnie wyrównawcze opodatkowanie w państwie pochodzenia inwestora zagranicznego, ale to będzie niejako sanowane, łagodzone właśnie przez tą klauzulę wyłączeniową. No i tutaj teraz właśnie jest dyskusja prowadzona na temat tych procentów. Ile tego dochodu, jak to wyliczyć. Założenie tutaj jest takie, że będziemy opierali się o inwestycje w środki trwałe i nakłady na pracowników. Uh-huh. Jako takie kryteria, czynniki, które są nieruchome i które stanowią właśnie przejaw tej prowadzenia tej rzeczywistej działalności gospodarczej. Ja antycypując, ja wiem, że w działalności gospodarczej można wykorzystywać wartości niematerialne i prawne i one, to nie jest zła działalność per se, uh-huh. prawda? Natomiast no, tutaj jest taka percepcja właśnie wśród tych administracji państw rozwiniętych, bo też my mówimy, że my zabiegamy o to, żeby w tych przepisach minimalnego podatku, czyli tak naprawdę w ustawodawstwie tych państw rozwiniętych było takie wyłączenie. No więc oni te dwa kryteria akceptują, wartości niematerialnych i prawnych absolutnie nie, bo to jest łatwo przenoszalne. No i właśnie zobaczymy, jak ta dyskusja się potoczy. Czy uda się osłonić niejako, jak dobierzemy dobre te procenty, całość dochodu takiej polskiej spółki, która operuje w strefie, czy część po prostu, tak? Jasne. No to jeszcze będzie... Czyli to jest negocjowane. Tutaj, tak jest. Tutaj powiem, że tak naprawdę my też nie mamy zgody w społeczności międzynarodowej, jaka jest natura tego globalnego minimalnego podatku. Jaki jest cel? No bo z jednej strony można hasłowo jest opisywane jako narzędzie, które ma zwalczać zjawisko BEPS, czyli Base Erosion Profit Shifting, ale w domyśle agresywne planowanie podatkowe, unikanie opodatkowania itd., itd. Ale tak naprawdę poprzez jakby zawężenie tej klauzuli wyłączeniowej, albo gdyby jej, nie daj Boże, nie było, to tak naprawdę to by również to rozwiązanie zapobiegało wszelkiej konkurencji podatkowej poniżej tego progu 15%, prawda? Czyli już nie tylko base erosion, ale również by zwalczało tax competition. Takie, bym powiedział, uczciwe tax competition, bo musimy mieć też na uwadze, że są państwa, które wykorzystują swoje systemy podatkowe do ściągania bazy podatkowej innych państw poprzez jakieś sztuczne operacje, i nawet mamy nawet w Unii Europejskiej państwa, które mają taką percepcję, to może być poparte substancją, to ja tutaj nie chcę polemizować, ale mają takie jakby cele swojej polityki podatkowej, ale mamy też państwa, które pewne zachęty podatkowe przewidują, ale dla takiej realnej, namacalnej obecności, w szczególności jeszcze produkcji, prawda? Gdzie trzeba postawić fabrykę, trzeba zatrudnić ludzi, sprowadzić maszyny, czy wytworzyć maszyny, to jest taka działalność, bym powiedział, też twarda. No i tutaj właśnie Polska, państwa regionu, które mają doświadczenie ze strefami ekonomicznymi, ale również państwa produkcyjne Azji, Chiny, Korea, Singapur walczą o to, żeby było takie wyłączenie właśnie dla rzeczywistej działalności gospodarczej. Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, rozróżnienie, czy rozróżnijmy przerzucanie dochodów i BEPS od konkurencji podatkowej, bo rzeczywiście taki instrument może w tę konkurencję podatkową bardzo mocno ingerować i tutaj myślę, że perspektywy na wypracowanie jakiegoś konsensusu byłyby trudniejsze, bo ja pamiętam przed laty taką ostrą wypowiedź prezydenta Francji ówczesnego o Polsce, jeśli chodzi o konkurencję podatkową. Absolutnie. I to jest przejaw właśnie między innymi tego. Ja tylko powiem, że ja doskonale pamiętam, jak w 2017 roku Stany Zjednoczone wprowadziły minimalny podatek swój, czyli te przepisy GILTI tak zwane, czyli też ich nadbudówkę CFC, ich wersję minimalnego podatku. I ówcześnie właśnie państwa największe w Europie, największe potęgi, czyli Francja, Niemcy, bardzo pejoratywnie się wypowiadały na temat tej koncepcji, że to ingeruje w ich systemy podatkowe niejako, no bo by powodowałoby do tego wyrównawczego poziomu opodatkowania w Stanach Zjednoczonych z tytułu operacji amerykańskich M&E we Francji i w Niemczech, po czym minął rok i koledzy właśnie z Francji, z Niemiecami wrócili z koncepcją taką samą, ale w ujęciu globalnym. Tak? Więc jak przewrotne potrafi właśnie być życie. To przejdźmy teraz, jeśli mogę cię poprosić o komentarz do prac na poziomie Unii Europejskiej. Jak to się ma, na czym w ogóle polegają te prace, co proponuje Komisja Europejska? Jak to się ma do tych prac globalnych na poziomie OECD? Czy one są równoległe, bo gdzieś pamiętam zawieszenie tych prac komisji na zasadzie zobaczmy, co zrobi OECD. Teraz się wydaje, że OECD tutaj postępuje dynamicznie, a komisja no też, więc jak to się ma jedno do drugiego?
To też jest trudne, tak na dobrą sprawę, pytanie, bo mamy kilka warstw. Taką warstwę jest polityczną, warstwę techniczną, warstwę taką publiczną, to co jest jakby prezentowane w opinii publicznej. Ja mogę powiedzieć, że w ogóle opodatkowanie tak zwanej gospodarki cyfrowej, chociaż taki termin nie powinien być używany, bo mamy gospodarkę cyfryzującą się, bo te technologie przenikają również do tradycyjnych modeli biznesowych. W każdym razie to jest zagadnienie, które teraz jest takim hot topiciem, jest najbardziej dyskutowanym na forach międzynarodowych, prawda? No i tutaj też Komisja Europejska nie może sobie pozwolić, żeby nie brać udziału w tej dyskusji. No i temu miało też służyć tak naprawdę przedstawienie dwóch propozycji w marcu, 21 marca 2018 roku. Będę pamiętał doskonale ten dzień, bo trzy dni wcześniej OECD swój raport przedstawiło. 18 marca przedstawiła Komisja, trzy dni później, przepraszam, odwrotnie, właśnie OECD. Mieliśmy wyścig tych instytucji, kto będzie pierwszy. I tutaj Komisja przedstawiła dwie koncepcje. Pierwszą koncepcję to projekt dyrektywy o cyfrowym zakładzie. No, skoro z uzasadnieniem, że skoro przyjmujemy, że klauzula stałego zakładu, wypracowana jeszcze pod koniec XIX wieku, stosowana konsekwentnie przez cały XX wiek, ale zakładająca jednak tą wymóg tej fizycznej obecności w mniejszym czy większym stopniu, nie przystaje do nowych modeli biznesowych, no to zaproponujmy koncepcję cyfrową PI, tak? Istotna obecność cyfrowa. I drugą koncepcję, czyli zaproponowali koncepcję podatku sektorowego od przychodu, od obrotu, zebranych usług cyfrowych, tak? Na ten moment ja mogę powiedzieć, że obydwie koncepcje nie są dalej procedowane. To znaczy, że projekt dyrektywy o cyfrowym zakładzie to miało być takie rozwiązanie docelowe, koncepcyjnie bardzo interesujące. No bo odpowiadające na korzeń problemu. Skoro mówimy, że klauzula PI jest przestarzała, no to stwórzmy nową. Tam sercem tamtejszej dyrektywy to są raptem dwa przepisy, artykuł 4 i 5. Gdzie w artykule 4 są te kryteria pozwalające jakby rozpoznać stały cyfrowy zakład, czyli kryteria takie numeryczne, czyli to, że przedsiębiorstwo po pierwsze świadczy usługi cyfrowe wymienione numeratywnie w załączniku, a po drugie, że są spełnione takie właśnie twarde przesłanki typu przychody uzyskiwane ze sprzedaży, tak, typu liczba kontraktów, typu liczba użytkowników. No i to jest artykuł 4, artykuł 5, który określa zasady przypisywania zysków do takiej cyfrowej obecności. I tu jest pies pogrzebany tak naprawdę, bo o ile łatwo określić enumeratywnie tak na takie właśnie kryteria liczbowe, kiedy ten cyfrowy zakład powinien się pojawić, tak mamy trud ze zmianą dotychczasowych przepisów o przypisywaniu zysków do stałego zakładu, bo tu musimy na nowo wymyślić. Tu mamy dwie fikcje tak naprawdę. Komisja Europejska tutaj, jako ciekawostkę tylko powiem, zdecydowała się pójść w ten model, że pozostajemy w tak zwanym podejściu autoryzowanym OECD z raportu o przypisywaniu zysków do PI, który zakłada, że żeby wyliczyć jaki zysk trzeba przypisać do stałego zakładu, to traktujmy go jak niezależny podmiot, niezależny od centrali, niezależny od innych jednostek organizacyjnych podmiotu, danego podmiotu, i tak wycenimy jego operacje, jego transakcje. I to jest pierwsza fikcja i ona jeszcze działa, bym powiedział, w tradycyjnych modelach biznesowych, ale przy cyfrowym to musimy jeszcze drugą fikcję dać, że w ogóle jest PI, gdzie mamy podwójną fikcję. Ta analiza funkcjonalna, tutaj komisja poszła tą tradycyjną ścieżką w tej swojej propozycji w artykule 5, proponując, żebyśmy przypisywali aktywa i ryzyka na podstawie określonych funkcji, które ten cyfrowy zakład pełni, a żeby te funkcje określić, to jeszcze dodała nowe kryterium istotnej ekonomicznej działalności, które ma polegać na zbieraniu danych, przetwarzaniu danych o użytkownikach itd., itd. W każdym razie, ale jak później to stosować w praktyce? Jak przypisać jakieś wartości do tego? Tutaj komisja tego nie zaproponowała. No ale nawet, ja bym powiedział, nie chodziło o to, żeby tutaj kompleksowe rozwiązanie zaproponować, ale żeby niejako ruszyć dyskusję do przodu, zaproponować coś, co mogłoby być dalszym przedmiotem negocjacji. Bo to i tak wymagałoby zmian nie na poziomie unijnym albo w poszczególnych państwach, ale zmian w cenach transferowych, które są wypracowywane w OECD przecież, prawda? Więc ta koncepcja była ciekawa, ale to była taka szczątkowa koncepcja. Drugie rozwiązanie, czyli ten cyfrowy podatek, ten sektorowy od przychodów od obrotu. Tutaj sercem to były tej regulacji, to były propozycje, to były artykuły 3, 4, 5, gdzie w artykule 3 było określone, jakie kategorie usług podlegają opodatkowaniu, czyli usługi reklamy w internecie, reklamy kierowanej, usługi pośrednictwa w internecie, czyli przy sprzedaży towarów i usług i obrót danymi. Jeżeli chodzi o reklamę, no to tutaj oczywiście przychodzą nam na myśl takie koncerny jak Facebook, Google, jeżeli chodzi o pośrednictwo w obrocie towarami czy usługami cyfrowymi, ale również także tradycyjnymi towarami, no to mamy, nie wiem, Booking.com, mamy eBay, Amazon, Alibaba, można byłoby dalej wymieniać. No i obrót danymi jako taki wentyl zabezpieczający, żeby nie wydzielać tej działalności z tych dwóch poprzednich tak naprawdę.
Tutaj stawka przewidziana była 3% z tytułu przykładana do podstawy opodatkowania składającej się właśnie z tych przychodów, z tych trzech konkretnych rodzajów działalności. Czyli to już miałoby być niezależne od podatku dochodowego. Absolutnie tak, to miało funkcjonować niejako obok, równolegle, gdzie mielibyśmy to właśnie obok, ale też jest istotne były jeszcze progi wejścia, bo to nie każdy podatnik CIT byłby tym dotknięty. Mieliśmy dwa progi wejścia, czyli pierwszy 750 milionów euro obrotu oraz 50 milionów, i to jest skonsolidowany przychodów z jakiejkolwiek działalności, i 50 milionów euro przychodów z tych wybranych usług cyfrowych, tych trzech kategorii, prawda? Ale ten projekt nie znalazł poparcia w Radzie. Pracowaliśmy nad nim półtora roku, zmieniając różne rzeczy. Finalnie państwa skandynawskie oraz Irlandia opowiedziały się przeciw. To jest informacja publiczna. Opowiedziały się przeciw. Ja tylko powiem ponownie przewrotnie, że państwa skandynawskie argumentowały to tym, że nie chciałyby rozpoczynać dyskusji na temat przypisania bazy podatkowej do państwa, gdzie są użytkownicy. Bo ta koncepcja zakładała tak, że mamy tutaj użytkowników, którzy tworzą wartość, dlatego należy ten podatek sektorowy wprowadzić. Bali się tej dyskusji ówcześnie, taki 3 lata temu, ale tak naprawdę dzisiaj skończyliśmy przy dużo szerszej realokacji bazy podatkowej, prawda? Więc to też pokazuje, jak ta dyskusja jest dynamiczna, tak, i jak niespodziewany może być tak naprawdę efekt na końcu dnia, bo to jest wypadkowa różnych oczywiście koncepcji i różnych stanowisk państw, tych największych graczy. Ale to nie zraziło poszczególne państwa w prowadzeniu podatków cyfrowych. Ten model unijny, że tak powiem, to była w sumie można powiedzieć taka pierwsza normatywna propozycja na świecie opodatkowania gigantów cyfrowych. Niektóre państwa w swoich legislacjach wprowadzały pewne szczątkowe regulacje, jak Wielka Brytania, koncepcję Diverted Profit Tax, czyli podatku od zysków wytransferowanych, ale to miało szerokie zastosowanie, nie tylko do cyfrowych podmiotów. Indie, co prawda, od 16 roku mają podatek Equalization Levy, czyli taka opłata wyrównawcza, 6% od przychodów z tytułu właśnie reklamy w internecie, ale tam to działa na zasadzie tak naprawdę podatku WHT. A tutaj mamy nowy podatek, do którego rozliczania te podmioty byłyby po prostu zobowiązane same w sobie po prostu, tak? I ten model unijny stał się podstawą do wprowadzenia podatków przez inne państwa unijne. I on posłużył również za w pewnym stopniu wzór do skonstruowania tej propozycji polskiej składki od reklamy internetowej, ale tutaj ten polski projekt jest szerszy i węższy w pewnych aspektach. Więc to do niego może jeszcze wrócę, ale opowiem o tych innych państwach. Czyli takie koncepcje mamy tego podatku cyfrowego na różnym etapie. Albo został przyjęty, albo jest procedowany, albo był procedowany. No to Austria, Belgia, Czechy, Francja, Włochy i Hiszpania. Państwa rumańskie, że tak powiem, poszły tym jeden do jednego modelem komisyjnym. A państwa tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Austria, Węgry oraz Czechy, modyfikowały ten zakres. Tak, węższy co do zasady. Jeżeli chodzi o progi wejścia, no to wszystkie państwa ten pierwszy próg 750 milionów euro skonsolidowanych przychodów co do zasady zachowały, ale ciekawą rzecz można zaobserwować na kanwie tego drugiego progu. Unijny projekt, tylko tytułem przypomnienia, przewidywał 50 milionów przychodów ze sprzedaży tych usług cyfrowych, tak? Ale dla całej Unii Europejskiej. Więc jeżeli się wprowadzałby podatek cyfrowy wężej, no to ten próg musiałby być mniejszy. No i Francja zdecydowała się na wprowadzenie progu 25 milionowego, a inne państwa jeszcze niższego, tak? Czyli Włochy przykładowo 5,5 miliona, Hiszpania 3 miliony, tak? A Czechy 4 miliony euro. I ostatnia rzecz interesująca to kwestia stawki. Komisja Europejska przewidziała w swoim projekcie 3% od tych przychodów. I nie wiem, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia poszły tym tropem, wprowadzając 3% stawkę, ale na przykład Austria już 5%, a Węgry aż 7,5%. I ja bym powiedział, to jest też istotne, bo tak naprawdę te modele biznesowe, nawet te wysoko ucyfrowione, jak ja je określam, one mają różną stopę zyskowności. Są podmioty, które są niskomarżowe, te, które na przykład obracają towarami bez wskazywania nazw w internecie, a są takie, które sprzedają różnego rodzaju aplikacje i telefony, gdzie stopa zyskowności może być sięgać powyżej 50%. Prawda? I tak naprawdę ta jedna stawka mogłaby mieć diametralny inny wpływ na jednego podatnika versus na drugiego podatnika. Tak, zawsze to jest problem z podatkiem od obrotów, z podatkiem przychodowym. Zresztą tak. Widzimy nawet u nas przy ryczałtach też jest to zróżnicowanie, żeby odzwierciedlać jakoś tę marżowość.
Absolutnie, więc to jest takie właśnie nie zawsze dostosowane do poszczególnych podmiotów. I też dlatego właśnie mówi się, że to rozwiązanie międzynarodowe teraz w OECD, ta kwota A, jest o tyle lepsza, ponieważ podmioty, które są na stracie, grupy międzynarodowe, które są na stracie, a mogą być w sposób rzetelny na stracie z uwagi na to, że ciągle inwestują, no to na przykład one nie będą opodatkowane tą kwotą, objęte tą kwotą A, bo tam trzeba mieć tą zyskowność 10%. I to jest jakby taki mechanizm zabezpieczający tą sytuację i jakby wskazuje się, że to jest przewaga właśnie tej kwoty A, tego filaru pierwszego nad tymi podatkami cyfrowymi. Jeżeli chodzi o polskie uwarunkowania, no to mieliśmy ten projekt z 1 lutego składki z tytułu reklamy internetowej. Tam mieliśmy stawkę 5%, progi 750 milionów skonsolidowanych przychodów, drugi próg to 5%, wzorem 5 milionów euro z tytułu reklamy w internecie, wzorem innych państw. I to, co jest, bym powiedział, ciekawe w tej konstrukcji, bo co do zasady to też jest model ala unijny, to, co jest ciekawe, to to, że usługi reklamy w internecie są szerzej potraktowane. To nie jest tylko tak, jak jest w projekcie unijnym oraz w innych państwach, że przychody z samego wyświetlenia reklamy w internecie byłyby objęte taką składką, ale również wszystkie inne przychody z tytułu czynności prowadzących do wyświetlenia. To stworzenie profili reklamowych użytkowników, to przychody giełd, podaży, popytu, bo to jest w internecie ta reklama, tak jest, rynek tak jest skonstruowany, bo ta propozycja Komisji Europejskiej, bym powiedział, ona zakładała tak naprawdę opodatkowanie tym podatkiem cyfrowym 10% wartości tego tortu reklamy w internecie, jeżeli chodzi o właśnie z tytułu tylko wyświetlenia. Ale tu mamy łańcuch produkcji tak naprawdę prowadzący do wyświetlenia tej reklamy i polski projekt obejmował wszystko. No ale to jest projekt, który dalej nie jest procedowany z uwagi też na to, że mamy tu postęp w OECD, więc też troszeczkę bym powiedział, rozmawiamy o historii, ale ciekawych koncepcjach. Na poziomie Unii Europejskiej w takim razie, jeśli tak jak mówisz, ten projekt opłaty cyfrowej nie znalazł poparcia, to co właściwie się proponuje w tej chwili? W tej chwili proponuje się przede wszystkim jako pierwsze podstawowe rozwiązanie iść za OECD. Okay. Komisja Europejska, ja bym powiedział tak, te projekty z 18 marca 2018 roku, one miały przede wszystkim przyspieszyć pracę na forum OECD, czyli pokazać, że Unia Europejska jako blok nie może sobie pozwolić na dalsze czekanie, jeżeli tam będzie jakiś impas, a był przez wiele lat impas, bo były różne koncepcje, najwięksi gracze nie mogli uzgodnić się co do kierunku, no to ten efekt został osiągnięty, bym powiedział, bo faktycznie to ruszyło niejako z kopyta i nastąpiło przyspieszenie, ale teraz, jak już jesteśmy blisko opracowania tego kierunkowego na poziomie OECD, to Unia mówi, Komisja przynajmniej mówi, poczekajmy, będziemy to implementowali w Unii Europejskiej w formie dyrektyw. To już na przykład już jest raczej pewne. Tak? Czyli będzie jakaś dyrektywa, żeby filar pierwszy zaimplementować, będzie jakaś dyrektywa, żeby zaimplementować minimalny podatek w Unii Europejskiej. Z drugiej strony Komisja również proponuje, ma zaproponować nowe źródło własne, nowy zasób własny środków w postaci opłaty cyfrowej Digital Levy. Ale jeszcze nie wiemy, jak ona będzie skonstruowana. I to ma być bardziej na wzór podatku już obrotowego, bardzo nisko, nie wiem, 0,5%, 1% od świadczenia właśnie usług cyfrowych, wybranych usług cyfrowych i to raczej będzie podatek, może być podatek na wzór właśnie pośredniego, przerzucalny na konsumenta. Więc odchodzimy od tej dyskusji o opodatkowaniu zysków tych gigantów technologicznych, ale zobaczymy oczywiście, jaka będzie finalny projekt Komisji Europejskiej. Kwestia opublikowania tego, według mojej wiedzy, się trochę przesuwa, też z uwagi właśnie, żeby jakoś źle nie wpływać na te negocjacje na forum międzynarodowym, ale można się spodziewać, że do końca tego roku jakiś projekt też ujrzymy, ale to właśnie nie będzie taki podatek klasyczny, cyfrowy, tylko bardziej ala VAT. W tym kierunku bym powiedział. No. Więc podsumowując, Komisja Europejska mówi w zakresie meritum, poczekajmy na OECD. Mamy jeszcze te prace w Stanach Zjednoczonych, też bardzo ciekawe, propozycje prezydenta Bidena, też i mówiłeś o tym projekcie na konferencjach i też podlinkujemy twój artykuł, który jest dostępny w internecie. Czas nas trochę goni, więc jakbyś mógł tylko w dwóch zdaniach, o ile jest to możliwe, powiedzieć nam, jak się te prace wpisują z kolei w to, co się dzieje na poziomie OECD. I to jest kapitalne pytanie na koniec, bo tak naprawdę wszystko zależy właśnie od tego, czyli od tej reformy w Stanach Zjednoczonych, bo to są te projekty, te założenia, to są wszystko jakby publiczne informacje, ja posługuję się tylko informacjami, które są dostępne w domenie publicznej, projektami, założeniami reformy, ale tak naprawdę stanowisko Stanów Zjednoczonych jest podyktowane na forum międzynarodowym, jest podyktowane tym, jak u nich się potoczy ta reforma.
a nawet bym powiedział, że w pewnym stopniu niejako reforma międzynarodowa, czyli chociażby ten minimalny podatek 15% jest wykorzystywany następnie już w dyskusji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, żeby coś uzasadnić, uargumentować, że słuchajcie, tak idzie cały świat, tak też my u siebie wprowadźmy. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o tą reformę w Stanach Zjednoczonych, tam mamy taki bardzo fajny nazwa plan. The Made in America Tax Plan. Tak z wysokiego C taka nazwa. Tak, tak, oni tak lubią, tak. Tak, tak, lubią, tak i tak też. Mam przyjemność znać tych dwóch profesorów, którzy stoją za przygotowaniem tego dokumentu i oni teraz właśnie dołączyli do amerykańskiej administracji podatkowej i odpowiadają za tą reformę międzynarodową. Tam jest sześć punktów działań, ale najważniejsze są oprócz podwyższenia stawki CIT, który u nich będzie też duże, bo z 21 do 28 punktów procentowych zakładają, to reforma tych przepisów międzynarodowych, czyli reforma amerykańskich przepisów o minimalnym podatku, czyli przepisów GILTI, gdzie nie tylko podwyższą stawkę, nie tylko zmienią mechanizm wyliczania tego dochodu z tak zwanego global blending na jurisdictional blending, żeby to uszczelnić, ale zakładają, co jest najistotniejsze, usunięcie tego wyłączenia dla rzeczywistej działalności gospodarczej. Oni też to u siebie mają w tamtych przepisach i oni to nazywają jako QBA, Qualified Business Asset Investment. I oni chcą to usunąć po pierwsze z tych przepisów GILTI, a po drugie chcą to usunąć z przepisów FDI tak zwanych, które to przepisy przewidują preferencyjną stawkę opodatkowania dla przychodów z eksportu towarów i usług wyprodukowanych w Stanach z wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych, które są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. I pokrótce, o co tutaj chodzi? Dlaczego oni chcą to wyłączyć, to wyłączenie dla rzeczywistej działalności gospodarczej z tych dwóch przypadków, czyli tego wyłączenia z tytułu posiadanych środków trwałych? Bo zauważyli, że podatnicy już na przestrzeni ostatnich trzech lat, od kiedy te przepisy funkcjonują, zauważyli, że podatnicy, żeby chociażby właśnie skorzystać z tych przepisów o tej niższej stawce opodatkowania tych przychodów z eksportu tych towarów, to świadomie i celowo przesuwają inwestycje w środki trwałe, a co za tym idzie realne miejsca pracy za granicę, żeby móc twierdzić, że większa część dochodu spółki amerykańskiej eksportującej pochodzi właśnie z wykorzystania wartości niematerialnej i prawnej, prawda? Z drugiej strony chcą też usunąć to z przepisów właśnie GILTI, czyli tego ala ich, tej nadbudówki ich przepisów CFC, no bo dzięki temu amerykańskie korporacje mogą osłaniać ten dochód z zagranicznej jednostki i obniżać to zobowiązanie z tytułu GILTI, mówiąc, że część tego dochodu jednak pochodzi z wykorzystania środków trwałych. I to ma fenomenalny wpływ na tą reformę międzynarodową, ponieważ tak naprawdę to, jak to wyłączenie z globalnego minimalnego podatku dla tej rzeczywistej działalności gospodarczej będzie wyglądać, jest determinowane, uzależnione od tego, czy ta ich propozycja zostanie finalnie w Stanach Zjednoczonych przyjęta. Więc to jest takie naczynia połączone troszeczkę, tak? Z jednej strony oni nie mogą sobie pozwolić w Stanach Zjednoczonych na zbyt restrykcyjne przepisy, bo wówczas ich grupy międzynarodowe byłyby mniej konkurencyjne względem tych państw, które przyjęły globalną wersję minimalnego podatku, gdzie jest chociażby hojniejsze właśnie wyłączenie dla tej rzeczywistej działalności gospodarczej, tak? Więc tu mamy te naczynia powiązane. No i jeszcze ostatnia kwestia to stawka 15%. Dlaczego ta? Tutaj też rząd amerykański ogłosił koncepcję wprowadzenia 15% podatku od zysków księgowych. Oni to określają jako minimalny podatek od zysków księgowych. Ma to dotyczyć przedsiębiorstw, które mają przychody powyżej skonsolidowane amerykańskie powyżej 2 miliardów dolarów i dotknie tylko, uwaga, grupy 45 amerykańskich grup. Tak? Czyli nie za wiele. No i właśnie tu oszacowali, znaczy oni ocenili, że inaczej jest te grupy międzynarodowe amerykańskie, te największe, inaczej raportują zysk do akcjonariuszy, czyli ten zysk księgowy, a inaczej raportują ten dochód zysk podatkowy. Do IRS-u, czyli do organów podatkowych. Więc mówią, to wprowadźmy 15% podatek od zysków księgowych, który będzie kompensowany z klasycznym ich CIT-em w razie czego, tak? Czyli jakaś taka koncepcja, można powiedzieć, podobna do polskiego tego podatku minimalnego dochodowego. No oczywiście konstrukcja jest zupełnie inna i pewnie uwarunkowania są absolutnie inne wprowadzania takich obciążeń, ale też przechodząc gładko, ja bym powiedział, że chyba do tego też polski ustawodawca, czy projektodawca raczej referuje w tej koncepcji polskiego minimalnego podatku. Ja nie brałem udziału w przygotowaniu tych przepisów, ale z uzasadnienia można wyczytać, że inspiracją w pewnym stopniu są rozwiązania amerykańskie oraz właśnie ta dyskusja na forum OECD. Tak, no właśnie, bo chciałbym na sam koniec już przypłynąć trochę zza oceanu do naszego podwórka i faktycznie dwa słowa o tym podatku minimalnym, o tej propozycji przynajmniej, która jest w ramach Polskiego Ładu, bo to jest ciągle projekt ustawy. Faktycznie w uzasadnieniu pojawia się sugestia inspiracji tymi rozwiązaniami amerykańskimi, ale jeśli dobrze rozumiem,
te rozwiązania amerykańskiego podatku minimalnym mówią o odniesieniu się jednak do zysku księgowego, oczywiście, a nie dochodu podatkowego, ale ciągle podatek ten amerykański ma mieć charakter, no, a la podatku dochodowego, w sensie tam no, istotny będzie ten osiągany zysk. Nasz podatek minimalny ma być czystym podatkiem przychodowym. Więc jak rozumiem, właśnie zastanawiam, jak się ma ta propozycja do tych wszystkich prac, o których mówiliśmy do tej pory, bo mam wrażenie, że ona jest jednak trochę obok, jeśli się z tym zgodzisz. Tak, koncepcyjnie rzecz ujmując, poza nawiązaniem do tego, że na świecie w różnych miejscach są różne koncepcje minimalnego podatku, bo mówi się o minimalnym amerykańskim podatku, czyli te przepisy GILTI, czyli nadbudówka CFC, mówi się o globalnym minimalnym podatku w OECD, mówi się teraz o minimalnym podatku zysków księgowych w Stanach Zjednoczonych, mówi się o takich przepisach BIT jeszcze w Stanach Zjednoczonych, które zostały wprowadzone przez administrację prezydenta Trumpa w grudniu 2017 roku, gdzie w dużym skrócie, żeby wylicza się też, ale ja mam wrażenie, że to jest ta inspiracja taka podstawowa dla tej koncepcji polskiego podatku, gdzie wylicza się alternatywną podstawę opodatkowania poprzez wyłączenie pewnych płatności. Tam są płatności grupowe wyłączane i wyliczany podatek według innej stawki 10% i się porównuje obciążenie klasyczne podatkowe z jednym tego alternatywnego, jeżeli jest różnica, to jest dopłata przykładowo. Tak? I tak funkcjonuje amerykańskie to rozwiązanie, ten BIT. No, w Polsce mamy tu, dla wszystkich słuchaczy, tak, no, mamy tą alternatywą też podstawy opodatkowania, gdzie mamy 4% przychodów w dużym skrócie operacyjnych, powiększonych o nadmiar ponad 30% podatkowej BIT finansowania dłużnego oraz powiększone o płatności ponad ten próg 5% BIT podatkowej plus 3 miliony tych płatności z tytułu usług niematerialnych. Więc mamy również alternatywną podstawę opodatkowania przewidzianą w tym projektowanym właśnie minimalnym podatku w Polskim Ładzie. Stawka też jest 10%, czyli bardzo podobnie do tych amerykańskich przepisów BIT. Więc ja bym powiedział, że nawet bardziej ta koncepcja chyba referuje faktycznie do rozwiązania amerykańskiego, ale nie w pełni, no bo to są, mamy te inne wyłączenia, inne dodawanie. Ale jeżeli chodzi o mechanizm, to bardziej do amerykańskich przepisów BIT niż do tego globalnego minimalnego podatku. No bo w tym globalnym minimalnym podatku my się poruszamy jednak w ramach takiego klasycznie pojmowanego CIT-u, prawda? I to jest po prostu rozbudowanie przepisów CFC, bym powiedział, które już nie mają jednak charakteru antyabuzywnego, a po prostu służącego wyliczeniu zobowiązania podatkowego. No to tu jeszcze z całej tej rozmowy, o którymkolwiek tak naprawdę rozwiązaniu byśmy nie mówili, to tam się przewijała jeden istotny element konstrukcyjny, czyli progi. Tu 20 miliardów, tu 2 miliardy, tu 750 milionów, prawda? Absolutnie, tak. Więc gdzieś zawsze myśli się o tym, żeby dotknąć, tak myślę z punktu widzenia polityki podatkowej, określonych podmiotów. No, jeśli mówimy o planie BEPS chociażby, no to mówimy o aktywności międzynarodowej. No, nasz podatek, nasza propozycja podatku minimalnego, no tu myślę również z punktu widzenia założeń polityki podatkowej, jeżeli nie mamy limitu, jeżeli nie mamy żadnego nawiązania do aktywności międzynarodowej, no to dla mnie to jest po prostu propozycja ściśle fiskalna, w tym sensie, że no to jest inna rzecz, to Jarek Neneman już mówił, po co są podatki, to mówił o tym, że są trzy funkcje podatków, fiskalna, fiskalna i fiskalna. Jeszcze raz fiskalna, tak jest. Tak, więc to zostawmy. Myślę, że trudno się z tym godzić, jak myślimy, że przez te podatki chcemy coś osiągnąć na świecie, więc, ale zostawiam to. Więc, teoria życia, dokładnie tak. Tak, no, więc tu jednak myślę, że no już nie oceniając szczegółów w tym momencie, bo też nie mamy na to czasu, myślę, że zajmiemy się tym podatkiem w którymś odcinku podcastu wyłącznie tym podatkiem, no bo on po prostu może dotykać, wiesz, założę spółkę komandytową, w której, czy mam spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. i się staje nagle podatnikiem tego podatku, jeżeli tylko mam stratę, czy jeżeli nie mam dużej rentowności, co wśród wielu firm z typowo polskim kapitałem, szczególnie w branży handlowej, w jakichś grupach zakupowych, to jest po prostu standard. Więc okej, możemy rozmawiać z mojego punktu widzenia o tym podatku minimalnym, ale zestawianie go z tymi pracami, o których dzisiaj mówiliśmy, to są się dwa zupełnie inne światy. Tak naprawdę nawet trochę w tym momencie kwestionuję zasadność zadawania ci pytań na ten temat, jeśli rozmawiamy o tamtych podatkach, ale moim zdaniem to jest coś zupełnie innego i można uzasadniać wprowadzanie podatków w uzasadnieniach projektów ustaw na różne sposoby, no ale tu chyba nie powinniśmy tego zestawiać z opodatkowaniem gigantów, czy oni są cyfrowi, czy niecyfrowi.
Tak, no to tutaj to jest, poza tym takim luźnym nawiązaniem do, poprzez słowo minimalny, no to jest, to są jednak inne koncepcje. To tutaj, tu się zgodzę, to co jest dyskutowane w OECD, no to idzie w innym kierunku niż to, co, niż ta propozycja minimalnego podatku dochodowego. Dlatego bym powiedział właśnie, bardziej bym upatrywał, bo w uzasadnieniu mamy dwa nawiązania, do amerykańskiego rozwiązania i oraz tego w OECD, to więcej widziałbym podobieństw od strony technicznej, jeżeli chodzi w konstrukcji z amerykańskim, krajowym rozwiązaniem, tym bitem, niż faktycznie w tym, tą reformą OECD. To jest luźniejsza, dalsza jakby relacja. To jest też fajne to, co powiedziałeś gdzieś na początku, że to słowo minimalny podatek to jest taki parasol i on gdzieś się rzeczywiście pojawia w różnych kontekstach i warto też wiedzieć, o czym się mówi, jak mówimy o podatku minimalnym. Ostatnie pytanie na sam koniec. Bardzo dużo złożonych koncepcji dzisiaj tam pokazałeś, aż głowa boli trochę. Mnie również. I powiedz mi tak, czy nie boisz się tego, że jeśli te wszystkie koncepcje zostaną wprowadzone na różnych poziomach, no to ten system stanie się już niestosowalny, system podatkowy, to nawet w Polsce, no bo Polskę dotkną, jeżeli mówimy o pracach globalnych, to będą zmienione polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli mówimy o pracach unijnych, to będziemy mieć jakąś dyrektywę, którą będziemy musieli jakoś implementować, jak rozumiem. No i do tego mamy jeszcze oczywiście nasze własne pomysły, no teraz chociażby no, podatek od przerzuconych dochodów, też taka propozycja, tak jest, która też gdzieś jest. Tu się wpisuje. I tam był artykuł 15e, teraz na przykład nie ma, no tego wszystkiego się robi naprawdę dużo. Czy to się w ogóle będzie dało zastosować z punktu widzenia organów podatkowych nawet, no wyobraź sobie ten urząd skarbowy, no ale także z punktu widzenia podatników, którzy muszą sobie jakoś z tym poradzić i też jakoś radzić sobie musimy z pewnością prawa. Do czego to zmierza? To zmierza do tego, że będzie bardzo dużo różnych warstw regulacji. To chyba, znaczy to możemy już teraz stwierdzić, bo widzimy w jakim to kierunku idzie. O ile nad pewnymi rozwiązaniami krajowymi, bym powiedział, można mieć, dany ustawodawca ma, projektodawca, w szczególności Ministerstwo Finansów ma panowanie i to ono może podejmować decyzję, czy chce, czy nie chce pewne rozwiązania. O tyle ja bym powiedział, patrząc szerzej, mamy pewne trendy globalne, czy to regionalne, czy światowe, których no my jako poszczególne państwo nie jest w stanie zastopować, prawda? Więc jeżeli będzie ten deal międzynarodowy, no to to będzie mega skomplikowane jakby rozwiązanie. To wszyscy mają tego świadomość. Ja nawet nie mówię o tym, że harmonogram czasowy, jeżeli ktoś uważnie zapozna się z tym joint statement z 1 lipca, zakłada bardzo ambitnie, że to wszystko zostanie wypracowane w 2022 roku, by zaczęło działać od początku 2023 roku. To wydaje się w życiu człowieka, że to jest długo, bo to jest jeszcze półtora roku około, ale tak naprawdę z perspektywy procesu legislacyjnego, procesu jeszcze uzgodnieniowego, ratyfikacji, to jest nic. To jest jak bardzo szybko to minie. Więc to będzie bardzo, bardzo trudny proces. Mi tylko przychodzi, jak tak słuchałem pytania, przychodzi mi tylko takie porównanie, znaczy pierwsza obserwacja, konstatacja taka, że no, problem jest złożony, ale też rzeczywistość gospodarcza bardzo się komplikuje. My chyba takich o prostych podatkach to raczej możemy zapomnieć. No to utopia, to na pewno, tak. To chyba to nie będzie możliwe, bo też i operacje gospodarcze są coraz bardziej złożone. I tak naprawdę przychodzi mi na myśl, kiedyś rozmawiałem z pewnym profesorem ze Stanów Zjednoczonych, specjalistą prawa podatkowego tamtejszego, który powiedział, że jeżeli się wydrukuje tamtejszy kodeks podatkowy, Internal Revenue Code, on się nazywa, jeżeli się go wydrukuje, to człowiek nie jest w stanie udźwignąć tego wydruku. Tak? My jeszcze ustawy CIT, a nasza ustawa CIT też podlega strasznemu rozrostowi, prawda, z roku na rok. Ale nawet i wytyczne OECD w zakresie cen transferowych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad jak bardzo się rozbudowały. Ja mam wrażenie, że chyba to jest stety bądź niestety przyszłość, że tych regulacji będzie coraz więcej i one będą takie sektorowe, szczegółowe. Nawet ten reżim przecież, który teraz jest wypracowywany na forum OECD, no to my mówimy o reżimie dla wybranych podmiotów. Jeżeli chodzi o tą kwotę A, to dla 60 czy 70 firm, prawda? Znaczy grup, które mają swoje spółki w różnych... Mają spółki zależne w różnych państwach na świecie. Są obecne, nie wiem, w 130 państwach na świecie, 120, 90 i tak dalej, ale dla nich będzie przewidziany jakby odrębny
po prostu reżim podatkowy, który będzie miał taki charakter ponadnarodowy, prawda? Więc no tu już mamy, będą musiały być pewne regulacje. Regulacje dla pozostałych z kolei też podmiotów będą musiały normalnie funkcjonować, prawda? Więc ja nie mam panaceum, żeby powiedzieć tutaj, że to się wszystko da łatwo uprościć. No się, jak żyć, panie dyrektorze? Mam wrażenie, że no, czytać, jeszcze raz czytać, ale wydaje mi się, że chyba będzie następowała też specjalizacja. Nawet teraz ja bym powiedział, że można zaobserwować, żeby dobrze znać, moim konikiem jest osobiście jest międzynarodowe prawo podatkowe, prawda? Ale żeby dobrze poruszać się w tej dziedzinie prawa, to też już trzeba lat doświadczenia tak naprawdę i zapoznawania się z tymi wszystkimi materiałami, koncepcjami, wyrokami, interpretacjami, tak? Więc to już samo urasta, więc mam wrażenie, że raczej zmierzamy w kierunku komplikacji i specjalizacji w tej dziedzinie. Jasne. Ale to dobrze dla doradców podatkowych. To tutaj nasz zawód nie powinien zginąć na pewno, tak? Tu oczywiście były głosy o tym, że compliance spowoduje, że tak tej pracy dla doradców podatkowych będzie mniej, ale ja bym powiedział, że będzie po prostu ona inna. Ale będzie dalej. Tak, znaczy na pewno będą się automatyzować już, nie wchodząc w szczegóły, usługi księgowe i to tak. Natomiast samo doradztwo to rzeczywiście to są, myślę, jeszcze lata, zanim ten zawód będzie zagrożony. Bardzo dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie. Trzeba się napić wody, myślę, po tych wszystkich koncepcjach, żeby je dobrze przetrawić. Bardzo jestem ciekawy, jak te koncepcje i te dyskusje i te negocjacje, o których mówiłeś, będą przebiegały i co nas czeka w najbliższych, no myślę, to już miesiącach, bo to się tak dynamizuje, że tak naprawdę... Dwa tygodnie. Czy tygodnie wręcz, tak. 8 października będzie deadline na ustalenie tych głównych kierunkowych założeń, wynegocjowanie wszystkich tych procentów, nie procentów, więc naprawdę zachęcam wszystkich do śledzenia tego, co będzie jakby w prasie, tak już 8-9 października na ten temat. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, bo ten temat jest zdecydowanie rozwojowy. I powodzenia w pracach i wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za czas. Dzięki, cześć. Do usłyszenia, pozdrawiam.